Dlaczego nie wyszło? Też chciałbym wiedzieć. Naprawdę nie wiem. Nie wiem, co się stało. Byłem dobrze zmobilizowany, skoncentrowany, no ale nie wyszło. 3 sety zabrakło do półfinału. Miejmy nadzieję, że to jest dobry bodziec do ciężkiej pracy następnej. Rozumiem, że mowa o kolejnych igrzyskach? Tak, mowa o kolejnych igrzyskach, ale nie myślmy jeszcze o igrzyskach, tylko na następnym starcie mam jeszcze sztafetę 4x100 zmiennym. Dam z siebie wszystko na pewno. Mam nadzieję, że będzie mi ciężko się wychodzić z wody, bo mam myśl, żeby mocniej zacząć i zobaczymy, czy wytrzymam. Jeszcze w grudniu mamy Mistrzostwa Świata. Radek, Ola Urbańczyk mówiła, że ten basen jest mega ciepły i że między innymi to przeszkadza w szybkim pływaniu. Czy zgadza się z tą tezą? Możliwe, że tak jest, że ciepła jest woda naprawdę na głównym basenie. U mnie na treningowym, raczej jak pływałem na treningu 2 dni temu, naprawdę fajnie mi się pływało, luźno, na długim kroku. Dzisiaj wskoczyłem do wody i po pierwszej 50, tak jakbym nie umiał pływać.